Halowy turniej piłki nożnej Gaszowickie Granie 2023 organizowany jest przez GKS Dąb Gaszowice, nad którym honorowy patronat objął wójt gminy Gaszowice, pan Paweł Bugdol. Drodzy widzowie, witamy na programie live gaszowickiej piłki. Dzisiaj program bardzo nietypowy. W dzisiejszym programie odbędzie się losowanie grup turnieju halowego w piłce nożnej Gaszowickie Granie 2023. Turniej odbędzie się 26 lutego na obiektach Okisu w Gaszowicach. Honorowym patronem turnieju jest nasz wójt Paweł Bugdol. W dzisiejszej gaszowickiej piłce odbędzie się to losowanie. Losować będą prezes klubu Dąb Gaszowice Wojtek Kubek. Dzień dobry. Oraz honorowy nasz patronat, dzięki któremu się ten turniej odbędzie, Paweł Bugdol. Dobry, witam. Regulamin turnieju dostępny na naszych stronach. Przypuszczam, że wszyscy zainteresowani przeczytali, wiedzą, jak się to będzie odbywało, jak iloma zawodnikami gramy. Same szczegóły turnieju po losowaniu przybliży nam główny sędzia Janusz Syrek. Więc myślę, że możemy przystąpić do losowania. Fundatorami nagród w halowym turnieju piłki nożnej Gaszowickie Granie 2023 są Urząd Gminy Gaszowice, Chwyciarnia Arena Gliwice, profesjonalny obiekt wspinaczkowy, H-Sports, producent skarpet antypoślizgowych, studio filmowe BP Bogusław Porwoł. Tutaj mamy koszyk z nazwami drużyn, pan wójt gminy będzie wyciągał drużyny. Tutaj mamy koszyczek z przydzielonymi miejscami do poszczególnych grup, a nasz prezes będzie uzupełniał tabelę i wpisywał poszczególne drużyny do poszczególnych grup. Na koniec dowiemy się, które drużyny rozpoczną turniej, który startuje o godzinie 8, 26 lutego w niedzielę. Pawle, to myślę, pierwszy los ściągniemy. Do powodzenia w niedzielę tam wszystkim. Tak. TSMT Rybnik 1. Drużyna Rybnika, pierwszy zespół, zostanie przydzielony do grupy, zobaczymy której. Grupa A, pozycja numer 1. To próbujemy zalosować drugi zespół. Z drugim zespołem. TSMT Rybnik 2. Musimy jeszcze dodać, że na pewno te dwie drużyny nie zagrają w tej samej grupie, będą rozstawione. Także jeżeli by mi się teraz znów wybrało karteczka z grupy pierwszej, to będziemy ponownie losować. No, na szczęście się udało dobrze wylosować. Zespół Rybnika drugiego przydzielony do grupy C na pozycję numer 2. Trzecią drużyną, która została wylosowana, są organizatorzy turnieju GKS Dąb Gaszowice. Losujemy do nich grupę. Grupa D, pozycja numer 4. W tej grupie zagra organizator. Dzikie Żubry. Dzikie Żubry zagrają w grupie C na pozycji numer 4. Kolejna drużyna. Kolejna ciekawa drużyna, aczkolwiek to jest drużyna, która od samego początku, jak organizowaliśmy turnieje halowe, występuje. Szacunek dla nich wszystkich. To drużyna TD i Diesel. Także drużyna TD i Diesel. Zobaczymy, w której grupie zagra. Grupa C, pozycja numer 3.
Dobra. Idziemy dalej. Drużyna Young Boys. Ciekawa nazwa. Na nich czeka grupa D, pozycja numer 2. Kolejna drużyna NNBW. Także drużyna nazywa się Niczym Nieograniczony Bezmiar Wszechrzeczy. Więc tą drużynę spotkamy w grupie C na pozycji numer 1. Czyli można powiedzieć, że jedną grupę mamy już całą polosowaną. Grupa C już jest komplet. Fundatorami nagród w halowym turnieju piłki nożnej Gaszowickie Granie 2023 są Urząd Gminy Gaszowice, Chwyciarnia Arena Gliwice, profesjonalny obiekt wspinaczkowy, Hasports, producent skarpet antypoślizgowych, studio filmowe BP Bogusław Porwoł. Też drużyna, która od samego początku tych turniej właśnie występuje, szacun. Drużyna filmowców. No to losujemy miejsce dla tej drużyny. Ciekawe, kto tam będzie bronił. Grupa A, pozycja 3. O! Zespół, w którym udało mi się także wystąpić, też grałem od samego początku. Rzeźniki. Rzeźniki. Zagrają, twój były zespół zagra w grupie A, pozycja numer 2. Kolejna drużyna. Spróbujmy to przeczytać. Justic for Party. Tak. Tak. I ta drużyna zagości w grupie D na pozycji numer 3. Kolejna drużyna, poskładani FC. Ciekawa nazwa. Zobaczymy, gdzie ci chłopacy zagrają. Grupa B, pozycja numer 3. Kolejna drużyna, oby tak nie było, ale Ululani. I ta drużyna zagra w grupie D na pozycji numer 1. Kolejna drużyna to KS Świerklany. Ciekawa drużyna też. Losujemy. Drużyna KS Świerklany zagra w grupie B na pozycji 2. I następna drużyna FC Juve Piask. FC Juve Piask zagra nam w grupie, zaraz zobaczymy której. I to będzie grupa B, pozycja numer 1. Kolejna drużyna Cleveland Martex. Czyli drużyna firmowa. Z tą drużyną będziemy widzieli się w grupie grupa A, pozycja numer 4. Fundatorami nagród w halowym turnieju piłki nożnej Gaszowickie Granie 2023 są Urząd Gminy Gaszowice, Chwyciarnia Arena Gliwice, profesjonalny obiekt wspinaczkowy, Hasports, producent skarpet antypoślizgowych, studio filmowe BP Bogusław Porwoł. No i formalność. Formalność, ostatnia drużyna. FC Dziadki. Ostatnia karteczka, czyli już wiemy, że na pewno grupa B. Grupa B, pozycja 4-4. Jak oceniacie te grupy? Ja może przeczytam jeszcze. Przeczytaj może, jak to wygląda. Tak. Grupa pierwsza, TS Rybnik 1, Rzeźniki Filmowcy i Cleveland Martex. Grupa druga,
FC Iwel Piast, KS Świerczany, Poskładani i FC Dziadki. Grupa numer 3, Nieograniczeni, powinien być oczywiście całość nazwy, ale początek tylko. TS Rybnik 2, TDI Diesel i Dzikie Żubry. No i czwarta grupa, Ululani, Young Boysi, Justic for Party, zdaje się, i GKS Dębaszowice. Ciekawie brzmi to. Ciekawe nazwy, ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Jak to będzie wyglądać, ale masz jakiegoś cichego faworyta? Nie mam. Nie masz. Cokolwiek. Bardzo ciekawa drużyna z Rybnika, pierwsza i druga, grająca w lidze halowej, także ciekawe. No generalnie dużo tutaj będzie zależeć właśnie od tego, czy drużyny, które się zgłosiły do turnieju, grają na co dzień w halówce i tak dalej, bo myślę, że wtedy takie drużyny możemy zaliczać do faworytów. Tak, dokładnie. Tego turnieju. Wiadomo, że drużyny, które tylko grają na boiskach naturalnych, to z takimi drużynami im się trudno rywalizuje. Nie? Prezesie, pierwszy mecz, może pierwsze dwa mecze. O 8 startuje kto? TS Rybnik 1 z Rzeźnikami. Oj, to będzie mocny mecz. Muszą Rzeźnicy na 8 się dostać jakoś tam na turniej. No, czy ty coś możesz o tej drużynie powiedzieć? Bardzo fajna drużyna, świetni ludzie. Lokalsi przede wszystkim. Tak. Oczywiście wszystkim życzę dobrej zabawy na tym turnieju. Na tym to polega. Bo chyba po to jest też organizowane. Zobaczymy. No, niesamowite przedsięwzięcie przede wszystkim, że tyle drużyn. No, mamy jeden OKiS. Tak. To jest pewna gdzieś tam ograniczona liczba też miejsc. Gratuluję już teraz i dziękuję organizatorom za zorganizowanie tego turnieju. No i mam nadzieję, że po tym turnieju będziemy sobie gratulować i zwycięzcom, i nawzajem, że fajnie, w miłej atmosferze, fajnej zabawie ten turniej się zakończy. Tak, my Pawle również Tobie bardzo dziękujemy, że objąłeś patronatem. Za ogromną pomoc. Tak, ogromną pomoc, bo nie Ty, to przypuszczam, że ten turniej by w takiej formie nie wystartował. Myślę, że jesteśmy ogólnie zaskoczeni taką dużą frekwencją i taką chęcią rywalizacji drużyn. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mielibyśmy takie możliwości, to by można powiedzieć, że byłoby około 28 drużyn. No, niesamowite to jest. Może spowodowane to jest tym, że nie wiem, gdzieś w okolicy nie ma takich turniejów. Nikt nie podjął się organizacji tego typu rzeczy, no może nic tylko się cieszyć. Tak, nic tylko się cieszyć, ale może też to powoduje to, że to jest taki turniej otwarty. Może tak jest. Cieszę się bardzo przede wszystkim, że jest tutaj dużo drużyn z gminy Gaszowice. Dla mnie to jest bardzo ważne. Tak, dużo zawodników z gminy Gaszowice. Także to zobaczymy. Ciekawy jestem właśnie tej niedzieli. A powiedz mi, twoi faworyci z gminy Gaszowice, na kogo tam stawiasz? Ciężko powiedzieć. No mimo, że wszystkich znasz. Prawie. No ale jakbyś miał stawiać na drużyny gminne, które znasz... Ex aequo wszyscy wygrają. Wszyscy ex aequo. No i to jest łatwe, proste wyjście z sytuacji. No. Wojtku, co ty? Ty trochę bardziej znasz niektóre drużyny, bo miałeś możliwość zapoznać się z niektórymi składami. To jest taka mieszanka, więc to tutaj naprawdę to możemy wróżyć sobie, więc kto wygra. Są doświadczeni filmowcy, są inne doświadczone drużyny. Myślę, że tutaj są młodzi piłkarze, Poskładani to zdaje się bardzo młoda taka drużyna jest. Jeszcze chyba tutaj właśnie Young Boysi. No zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy młodość wygra, czy gdzieś tam to doświadczenie. Będzie ciekawie, ja też tutaj faworyta nie mam. No mam nadzieję, no, trzymam za wszystkimi, natomiast no, w sercu najbardziej zawsze dom. Jest dom, tak. Jeżeli chodzi o rozpiskę poszczególnych meczy i godzin, będzie dostępna zaraz po losowaniu na naszej stronie Facebooka. Tam możecie dokładnie zapoznać się z godzinami, wręcz z minutami poszczególnych meczy. Dziękuję Wam za pomoc w losowaniu. Dziękuję bardzo. No i o 12 zapraszam na otwarcie turnieju. O 12 będzie oficjalne otwarcie, natomiast do tego czasu będzie też już dużo wiadomo, w jakim kierunku ten turniej idzie, kto gdzie będzie grać później. Nie? Dokładnie. Także drodzy widzowie, my się jeszcze nie żegnamy w gaszowickiej piłce, ponieważ za chwilę będziemy gościli głównego sędziego,
który opowie nam o zasadach obowiązujących w tym turnieju. Fundatorami nagród w halowym turnieju piłki nożnej Gaszowickie Granie 2023 są Urząd Gminy Gaszowice, Chwyciarnia Arena Gliwice, profesjonalny obiekt wspinaczkowy, Hasports, producent skarpet antypoślizgowych, studio filmowe BP Bogusław Porwoł. Witam, wracamy po przerwie. W studiu gościmy głównego sędziego turnieju halowego Gaszowickie Granie 2023 Janusza Syrka. Januszu, przybliż nam mniej więcej zasady, czas gry, jak będzie wyglądała sprawa spóźnienia się na mecz. Więc rozpoczynamy, jak tu już było powiedziane, o godzinie 8. I tak jak tu też powiedziane było, że jeżeli ktoś nie stawi się, czekamy minuta, dwie minuty, trzy minuty, po trzeciej minucie odgwizdujemy. Czyli co minutę gwizdek, tak. I na trzecim gwizdku jest walkover, tak, dla drużyny, która się wstawiła. Tak jest. Następnie jedziemy w polu. Trzech zawodników plus bramka z czterech. Wszystkie rzuty wolne będą rzutami pośrednimi. Rzut karny tam z 9 metrów. Nie ma ślizgów, absolutnie wyeliminowane. Nie łapiemy drabinek, nie łapiemy tam boków tego, gramy z bandami. Ogólnie będą przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Halówki. Halówki, tak. A powiedz, czy bramkarze będą mogli rzucać ręką za połowę, czy... Do połowy, bramkarze, do połowy, bo to by była środkówka, tak. To nie była piłka nożna, tak. Tylko środkówka. Czyli do połowy może bramkarz połowy, podać, jeżeli przejdzie linię, tak jest, to co wolny. Wtedy? Pośredni. Rzut wolny z połowy boiska. Tak jest, pośredni, tak jest. I odbicie od sufitu piłka tak samo, rzut wolny, pośredni. Wszystkie piłki, które wypadną powyżej bandy, będą traktowane jako rzut z autu. Tak? Autu i wprowadzamy nogą i z tego, z autu nie wolno strzelić bezpośrednio do bramki. Musi być piłka zagrana. Tak. Prowadzona po prostu i tak dalej. Powiedz, jakie kary będą za ostrą grę? Ostro gra, będzie czerwona kartka, będzie wykluczony do końca meczu. I drużyna będzie grała w osłabieniu? Czy osłabieniu do końca meczu. Do końca meczu. Tak. Żółta kartka, będzie 2 minuty. To jest kara dwuminutowa, po tym może wyjść po tych 2 minutach z powrotem. No Januszu, my Ciebie życzymy dobrego sędziowania. A sobie? I spokoju, jako, spokoju, bez nerwów, tak, żeby tak. Nie trzeba było kogoś za rozpoczątku wyeliminować, bo to najgorzej. Mhm. Także, drodzy widzowie, zapraszamy już 26 lutego na halę Opis w Gaszowicach. Od godziny 8 startuje turniej Gaszowickie Granie 2023. Seria finałowa, ćwierćfinałowa, półfinałowa i finałowa przewidziana jest w godzinach 14.30, 15.30. Także dziękujemy i zapraszamy. Fundatorami nagród w halowym turnieju piłki nożnej Gaszowickie Granie 2023 są Urząd Gminy Gaszowice, Chwyciarnia Arena Gliwice, profesjonalny obiekt wspinaczkowy, Hasports, producent skarpet antypoślizgowych, studio filmowe BP Bogusław Porwoł.